Witam, z tej strony Drops. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. Tak więc wyruszamy. Skórzy, aha, skórzy nie mogę zabić szkieletów, ponieważ no cóż, one nie mają ciała, więc raczej ciężko byłoby sobie trafić w takiego szkieleta. Tu nie ma maga. Tam jest mag. Więc muszę uważać. O, już chciał przywołać. Dobrze. I uciekamy. Dobra, i ciśniemy. Bo ze szkieletami to jest mimo wszystko taka, wiecie, zabawa typu uciekam. Bo to jest jak taka mini armia. Po prostu. To tak jakbym wbił sobie do nowego obozu i zaczął rozwalać wszystkich. Ginę. Dobrze. Pięknie. Dobra, to mi się udało. Naprawdę. Tylko jestem ciekawy, na co ja teraz będę wydał punkty nauki. Bo magiem już raczej nie zostanę. Bo to jest tak, że pierwszy krąg kosztuje 10 punktów nauki, potem drugi 20, trzeci 30 i to wiecie, to się tak się stopniuje tak jakby. O, jeszcze tu jeden mi został. Więc i tak raczej bym się tych kręgów wszystkich nie nauczył. No, chociaż 8 tysięcy za każdego tego orka szamana, więc trochę tych leveli bym miał, no ale... No uderz mnie. No uderz. Dobrze, odblokował się na chwilę. Dobra. I tak, to właśnie tu mi się pomyliło. Tu będzie ten orkowy szaman. Wtedy, co mówiłem w poprzednim odcinku, że on będzie tam. A jego tam nie było, bo on jest tu. Tak, więc tu muszę uważać. To jeszcze nie tu? No co wy? Dobra, ale tu jest taki przypał, że ja mogę zginąć. Moment, gdzie jest szkielet? Szkielet jest tu, no właśnie. Tu coś będzie się wysuwać. Zapiszmy. Bo to chyba było tam, że... To było tak, że tam gdzie jest szkielet? To znaczy, że tam człowiek zginął, jak tu próbował przejść. Szkielet jest z tej strony, szkieleta nie ma tutaj, więc... Obstawiam, że to jest to dobre. Wybaczcie, ta gra ma czasem takie przymuły w tej świątyni. I tak, tu się zsunęły nam schodki. Schodki się tu właśnie zsunęły. Tutaj pod nami jak były te pełzacze się jeszcze otwarło tak jakby dalej. Ale my pójdziemy jeszcze tutaj, ponieważ tu już jest na pewno orkowy szaman. Tutaj jest już na 100%. Jestem tego pewny, że on tu jest. No, tu się właśnie otwarło. Tu się to miejsce otwarło. O, już go tu mamy. No, tam się nam za nami zasunęło. I tu idzie nasz orkowy szaman. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Ogólno, jak widzimy, z każdym zabiciem najgorkowego szamana mamy poziom, bo tu jest naprawdę nieźle. I tu mamy rozcinacz światów. Tu właśnie należy uważać, żeby on czasem nie wypuścił tej... Tu zobaczę, czy czegoś nie ma. Zwój przywołania demona. Ogólnie fajnie. I teraz możemy się stąd wydostać. Ponieważ tu na suficie jest taki jakby wzmacniacz magii, czy coś w tym stylu. Tu nie wiem, tu go coś nie ma. No nieważne, ale tu wbijamy to ostrze, żeby się wydostać. No nie wiem, ale są takie talerzyki na sufitach i wtedy on w to czaruje, no i to się robi z tego zaklęcie obszarowe wtedy.
Czyli mamy, zabiliśmy już dwóch orkowych szamanów, jeszcze trzech. W takim wypadku, nie wiem, o tu jest trochę, właśnie, tu by się akrobatyka przydała, bo tutaj przeskoczyć tak jak potrzeba, to dobrze, a nawet. Nawet nie po... Ok, mogłem go skuszy. No, nie to ty niby pisze opiekun, ale dla mnie to był zawsze budowniczy, no bo te młotki mają takie. Dobra, tu się podleczę. O, mogłem stóweczką. Tutaj będzie jeszcze jeden i tu już będzie wyraźnie pokazany ten wzmacniacz, ale tu jeszcze zabijmy tego jednego. O, tego. I znowu zapomniałem o kuszy. Wow. Tam jest jeszcze jeden, ale dobra, z nim sobie już dam radę kiedy indziej. Najpierw zabijmy orkowego szamana. Pyk. Hop. I pyk. Dobra, wszystko. Jest tak jak powinno być. I idziemy. Z tym chyba miałem zawsze największe problemy. Chociaż on nie jest najsilniejszy. O, tutaj widzimy takie talerzyki. I to są właśnie te wzmacniacze. No chodź. Śmiertelny. Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd? Kobiety i gnijące mumie przodem. O, no właśnie. O, ale dobra, okej. Tutaj dość nie użył tego, tylko tak normalnie. Ostrze czasu. Dobra. Tutaj możemy sobie wbić i tutaj zrobiłem chyba właśnie głupotę. Zrobiłem jakąś głupotę, ponieważ weszłem tutaj. I tutaj... Teraz tu się to otwarło, żebyśmy tam wpadli do kolcy. Ale ja się... Dobra, kolce się ten teges. Ale to właśnie niepotrzebnie tu wbijały, moment. To są takie specjalne te. Co ja to zrobiłem? Ja chcę na to wyżej, o. Dziwne. No kurde, idzie się. Mam tam wbić. Moment, zapiszmy. Ale może w jakimś innym zapisie, moment. Dobra, załóżmy, że tutaj. Może jak tam wskoczę, to nie zginę, co? A dobra, lepiej stąd wyjść. Ale to by się mogło otworzyć. No głupotę zrobiłem, wiem. Niepotrzebnie. Ja bym musiał z kuszy trafić w ten górny, tak jakby ten. Dobra, przepraszam, już to wczytujemy. Teraz już wiem, żeby tam nie wolno wchodzić. Teraz tu guziczek. I teraz szybko. Hopsa. No on tu musi szybko podejść. Dobra. Ostrze czasu i spadamy. Dziękuję. To teraz możemy iść dalej. No i teraz mogę sobie zapisać w spokoju i grać dalej. Fajnie. I teraz chodźmy tutaj. Tutaj już będę cisnął z kuszy, nie ma takiego. Rozwalę wszystkich z kuszy. Tu
Tu właśnie mamy jednego opiekuna. No! Okej, super. Tu będą pełzacze. I szczęście. Dobra. Tutaj zapiszmy. Bo to mi się udało. Tu są te tunele podziemne, gdzie tam właśnie były te pełzacze i to się tak jakoś łączy w taki fajny kompleks. Tu właśnie mamy świątynne pełzacze i strażnika świątynnego. Oj. Tylko nie wiem, czy on by czasem... Z nich się też da zabierać te płytki pełzaczy, więc jest dobrze. Tu się podleczę i chodźmy sobie z nim porozmawiać. Skąd on się tu w ogóle wziął? No, cześć. Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Jesteśmy nieśmiertelni! Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. No, jak sobie włączę godmoda. Przygotuj się na spotkanie ze stwórcą! Ale nie, on jest serio mocny. Ale nie, że aż nieśmiertelny. No, atakuj. Yeah, śmierć. Dobra, i teraz musimy się jakoś przedostać dalej. No, on tu nie ma nic ciekawego. Dobra. I teraz czeka nas tu pełno, ale to pełno śmiertelnych zagadek niczym Indiana Jones. I tak, tutaj mamy dwa pomieszczenia. Najpierw musimy się udać tutaj. Jak widzimy, tutaj pokój jest bardzo fajnie zakrwawiony i to wygląda mniej więcej tak, że celujemy. A. Wybaczcie. Moment. Tak jakby mi się myszka coś psuła, wybaczcie. Dobra, spotkamy się za chwilę, jak naprawię problemy techniczne. Dobra, to nie jednak moje problemy z myszką, tylko tu jest jakieś dziwne sterowanie. Ale tak, nie strzelamy do tego, ponieważ zapomniałem, że tu jest jeszcze guziczek. O. I teraz tu mi się otworzy. I teraz mogę tu strzelać, to nawet mamy piękny rysuneczek, że o, strzelamy. I dlatego właśnie teraz tak, i strzelamy, i teraz szybko. I tutaj. Tu się kolce. Napój, zwój, mściwa stal. O, mściwa stal jest dość w dobrej cenie. Okej, okay. Tu się nam otwarło, ale ciągle nie otwarło nam się to. A tam musimy wejść. Jak słyszycie, może już coś się jednak otwiera. Ale to jest tutaj. O. Musimy poczekać, aż ta ściana się osunie i tam jest następny taki jakby przycisk. I wtedy nam się otworzy tamto. Tu mamy 30. O, zaraz będzie poziomik fajnie. To jeszcze w tym poziomie będę miał 27. I najemnikiem już będę do końca gry. Dobra, jak. Dobra. Tylko to właśnie. Tutaj nie widać co, jak i gdzie. Dlatego pochodnia. Pochodnia tu będzie niezbędna. O. Pięknie. I tutaj mamy, o, i pyk, tadam, otwarło się. Więc teraz możemy iść tam i znowu się bawimy z tymi takimi kamiennymi, przekrętłami.
Ups, lepiej uciekać. Okej. Czyli tam już jest wszystko fajnie. Tu niby jest kolejna podpowiedź, żeby gdzieś strzelać. Tu niby coś tam ten, ale tu nie ma nic. Nic z tych rzeczy. I teraz jaka to była kombinacja? Bo tu nawet fioletowego nie ma, nie? A jest, to jest fioletowy, ale to jest niby czerwony. Czekaj, momencik, momencik. I tutaj jak nam nie wyjdzie, to pojawia się demon. Tak, po prostu, to już widzieliśmy. O, tu można sobie strzelać, to się chyba miało otwierać, ale to no, ta gra jest po prostu niedokończona w wielu elementach. Nie? To nie demon. To teraz chodźmy może tutaj. Czyli wiemy, że tam od tamtego się chyba ma zaczynać. Dziwne, demon się nie pojawia. Czyżby się pojawił dopiero jak skończę złą sekwencję? A nie, to była dobra sekwencja, ponieważ otwarło nam się tutaj, o. Tutaj pięknie kamerka nam idzie, by pokazać, że się otwarło. Dobra, tam mamy jeszcze, tu będzie dużo orkowych tych opiekunów, ale zabiję tylko jednego, by jeszcze w tym odcinku wbić poziom. A potem wyruszymy do kolejnej, bo ile mam już tych ostrz? Raz, dwa, trzy, trzy mam, no to dobrze. O! Dobra, tamci opiekunowie w ogóle nie reagują i bardzo dobrze. Ja chciałem tylko poziom. No i super. Tutaj miksturka. Tutaj zapisik. To będzie tutaj. Albo tutaj nawet. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic.